Patryk Kaczmarczyk przed galą Armia Fight Night 9. No, był tak moment, że wydawało się, że jednak cię na tej gali nie zobaczymy. No tak, tak. To wszystko jest tak trochę na ostatnią chwilę, ale no finalnie jestem, także jest dobrze. No trochę o tych perypetiach może, jak ty je odbierałeś, bo to taka trochę była sinusoida, raz walczysz, raz nie walczysz, rywal się zmienia. No tak, mieliśmy tam początkowo nie walczyć w ogóle na tej gali, były tam inne plany, ale no finalnie na jakiś delikatnie ponad miesiąc przed galą został nam zaproponowany Kamil Łebkowski w kategorii 70 kg. No i Kamil niestety doznał kontuzji. Na ostatnią chwilę, na 11 dni przed galą, znaleźli zastępstwo w postaci Edgara Davalosa i jest to niestety kilka kilogramów niżej. Musiałem się trochę więcej pomęczyć, no ale najważniejsze jest to, że zawalczę i tylko to się dla mnie liczy. Bardzo męczące rzeczywiście było to wszystko, co związane z wagą? No tak, bo z moim dietetykiem Marcinem Ostaszewskim planowaliśmy wszystko tak, żeby było dobrze na to 70 kilo, żeby tam być dużym. A finalnie na 11 dni przed okazuje się, że trzeba zrobić to 66-800 i no na pewno nie należało to do najprzyjemniejszych rzeczy. Dzisiejszy poranek był naprawdę ciężki, ale udało się zrobić wszystko tak, jak powinno być i jestem z tego zadowolony. Mówi, że poranek ciężki był, ale co, jakoś udało się przeżyć. Jak tak oceniasz to, co teraz z tą wagą przeżywałeś najciężej do tej pory, jeśli chodzi o twoje starty? Przed tym ważeniem ci się żyło? Chyba tak. To było chyba tak najtrudniejsze zbijanie, ale wydaje mi się, że nie odbije się to jakoś na mojej dyspozycji ani zdrowiu, bo już w tej chwili czuję się naprawdę dobrze. Tak sobie myślę, że zdecydowanie taka konsekwencja organizatorów, żeby jednak ściągnąć się na tę galę, no to jednak świadczy o tym, że Patryk Kaczmarczyk zaczyna rzeczywiście już coraz więcej znaczyć tym polskim, a skoro no, robi się wszystko, żeby zawalczył, to chyba satysfakcjonujące dla takiego zawodnika, który gdzieś tam rozpędza się dopiero ze swoją przygodą. No tak, bardzo miło i przede wszystkim tego, że mam walkę wieczoru, to jest też w otwartej telewizji super sprawa, no co mogę więcej powiedzieć, no bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Tak sobie myślę, że twoja osoba z różnych powodów budzi zainteresowanie, bo tam parę słów i różnych wypowiedzi twoich gdzieś przebiło się do świadomości. To jak sytuacja z KSW? Spotykałeś się z tym KSW, nie spotykałeś się? Była ta kawa czy herbata w końcu, bo to wydawało się, że to na grubo już idzie. No tak. Byliśmy z moim menadżerem Arturem Ostaszewskim oczywiście w biurze KSW i tam no, wypiliśmy kawkę, pogadaliśmy. Jesteśmy tam w kontakcie z KSW, ale no wszystko się okaże tak naprawdę po tej walce. Jak wygram tą walkę, to będę mógł przebierać w ofertach wszystkich chyba organizacji znaczących w Polsce tutaj. Także okaże się dopiero po tej walce, gdzie tak naprawdę będę występował dalej. Powiedz, no bo wspomniałeś o tym, że z tą wagą troszeczkę to wszystko nie poukładało się tak, jak sobie tego życzyłeś. To jakoś nie obawiasz się może wpłynąć na twoje jutrzejsze możliwości? Znaczy no, jak już się zgodziłem, to 11-12 dni przed, no to wtedy miałem taki obraz tego, że może coś pójść nie tak, ale no, zrobiłem tą wagę, już jestem naładowany, czuję się optymalnie, tak jak zawsze w sumie się czułem, także nie wydaje mi się, że to powinno wpłynąć na jakoś bardzo na moją dyspozycję. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak zawsze. Ciężko przygotowywać się było w ogóle, biorąc pod uwagę całą tą sytuację i okoliczności do tej gali? No na pewno jest to męczące, utrudnia to kilka spraw, no na przykład na taki chociażby basen ciężko pójść, bo tam wiadomo, salę mamy gdzieś tam otwartą, trenujemy, ale to też nie jest taka duża sala, jakbyśmy chcieli. I tam dzięki uprzejmości niektórych ludzi możemy sobie pozwolić na te treningi. No przygotowania były jak najbardziej dobre i ciężkie, ale no co, no irytująca już jest ta sytuacja, która panuje na całym świecie i mam nadzieję, że jak najszybciej to się skończy. Tak? No bo to i kibiców nie ma na trybunach i walczyć trzeba. Właśnie, walka będzie w hangarze, takim, to takie ciekawe też dość miejsce. Walczyłeś w podobnych okolicznościach kiedykolwiek? No chyba nie, ale tutaj Filip zadbał, żeby było fajnie i z tego, co słyszałem, to naprawdę robi wrażenie ten hangar. Tam jakieś różne wojskowe rzeczy będą, także no nie mogę się doczekać sam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Powiedz, to dopiero początek roku tak naprawdę, no ale to już w styczniu pierwsza twoja walka. Mówisz, od niej bardzo wiele zależy, a tak abstrahując od tego gdzie, może w KSW, ale abstrahując od tego, ile walk chciałbyś w ogóle w tym roku stoczyć, tak jakby uważasz, że dla ciebie to byłoby ok. Łącznie z tą walką 4, bo ta walka to jest styczeń, jeszcze przed wakacjami chcę zawalczyć jeszcze raz, a później okolice wrzesień, październik i końcówka roku grudzień. To był taki idealny scenariusz, ale wiadomo, że planować to sobie można.
Planować sobie można, ale tak jak dzisiaj oglądaliśmy, nie wszystko zawsze da się zaplanować, już mówię konkretnie o ważeniu. Sebastian Decowski dzisiaj ze swoim rywalem tutaj troszkę tam się, no nie wiem czy poszarpali, czy to dobre słowo, ale prawie rozwalili całą ściankę. Jak oceniasz tego typu wydarzenia? Ty, człowiek, który show lubi jednak, co by nie mówić. Nie, ja się bardzo szeroko uśmiechnąłem. No, takie rzeczy muszą się dziać, dzieją się na całym świecie. Jeżeli chłopaki się naprawdę nie lubią, a nie lubią się z tego, co tam słyszałem i gdzieś tam wymieniają w tych mediach cały czas tam jakieś psztyczki w swoją stronę, także no... Pokazali tylko co czują, także nie jest to jakieś udawane i dla mnie to jest spoko, nie? Dla ciebie spoko. A nie sam? Nie myślałeś, żeby tak też tutaj troszkę gdzieś dzisiaj? Nie, no dzisiaj to szczególnie nie, bo dlaczego? Edgar nawet słowa nie powiedział do mnie. Nigdy w życiu się nie widzieliśmy, dlaczego ja mam z nim toczyć jakąś awanturę. Jeżeli by to był gość, który jakoś tam nadepnął mi na ten odcisk, no to faktycznie może by coś takiego było, ale to też no zależy. No ja wolę poczekać na ten moment walki, no ale jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie mnie zaczepiał, no to na pewno nie będę biernie się temu przyglądał. Ta szabla to jest pierwsze takie twoje trofeum, jeśli chodzi o Armia Fight Night. No właśnie, czy taki fakt, że jesteś mistrzem, że masz tą szablę, to gdzieś tam dodatkowo motywuje, czy troszkę jakby jest taka większa presja, no bo wiadomo, mistrz to mistrz. Jeżeli chodzi o tę presję, to nie, jeszcze nie odczuwam wcale tej presji. No może jutro będę odczuwał, ale dzisiaj jeszcze nie odczuwam. W ogóle nic się nie zmieniło z tym, że jestem mistrzem, czy jak miałem wtedy 4-0. No po prostu bardzo miło, że mam ten tytuł i no, nie czuję nic, żadnych dodatkowych emocji z tego powodu. To jakie emocje w takim razie przed tym jutrzejszym dniem? No jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony. Jutro to już tylko same przyjemności, czyli wychodzimy do walki, robimy to, co kochamy. Dzisiaj zrobione najgorsze, jutro jest tylko najlepsze, tak? To wiesz co, zapytam się o to najgorsze, w jakiś specjalny sposób masz na to najgorsze? Ja tak jak większość 3/4 można powiedzieć zawodników robię wagę w wannie z gorącą wodą. Nie, jest naprawdę przyjemne i każdy kto to przeżył wie o czym mówię, także no nic fajnego. Dobra, to w takim razie jutro rozumiem już dla ciebie to fajne, rzeczywiście wystąpi, niech to będzie dobra walka i niech faktycznie spełni oczekiwania jako pojedynek wieczoru gali Armia Fight Night 9. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.